pomimo coraz większych nakładów na zwalczanie uporczywych chwastów jednoliściennych, w tym aplikowanie coraz lepszych i droższych środków oraz powtarzania zabiegów, nie uzyskuje się w pełni zadowalających efektów. Sztandarowym przykładem takiego zjawiska jest próba zwalczania wyczyńca polnego. Hypro zaprojektowało, a firma Syngenta przebadała w wielu próbach polowych zupełnie nowy, oparty na nowatorskich założeniach rozpylacz 3D, aplikujący ciecz w trzech wymiarach. Pasujący do wszystkich typowych korpusów rozpylaczy, rozpylacz 3D wytwarza płaski strumień o kącie oprysku 100 stopni i odchyleniu strugi 37,5 stopnia. Nie wytwarza on zbyt drobnych kropli odpowiedzialnych za znoszenie i zapewnia doskonałe pokrycie przy dawce 100 litrów na hektar. Jako jedyny na rynku rozpylacz płaskostrumieniowy umożliwia skuteczną pracę przy ciśnieniu 0,7 bara, zapewniając redukcję efektu znoszenia od 60 do 75%, uzyskując dwie, a nawet w niektórych przypadkach trzy gwiazdki po cenie Lirap. Rozpylacze 3D umożliwiają pracę w szerokim zakresie wysokości belki opryskiwacza, gwarantując doskonałe pokrycie opryskiwanej powierzchni przy wysokości belki od 50 do 75 cm ponad celem oprysku. Liczne testy laboratoryjne oraz bardzo wiele przeprowadzonych prób polowych udowodniły najwyższą skuteczność w zwalczaniu przed- i powschodowym chwastów jednoliściennych. Bardzo wysoka redukcja efektu znoszenia zapewnia znacznie więcej terminów pogodowych gwarantujących bardzo wysoką skuteczność oprysku. Liczne badania polowe potwierdziły również wysoką skuteczność przy opryskach roślin dwuliściennych, gdzie wymagana jest penetracja pod powierzchnię liścia. Dzięki odchylonemu strumieniowi oraz doskonałej strukturze kropel oprysk dociera do miejsc nieosiągalnych dla większości oprysków realizowanych innymi rozpylaczami. Większość obecnie dostępnych na rynku rozpylaczy powoduje, że przy opryskach trzeba pójść na kompromis. Czy uzyskać dobre pokrycie dzięki drobnym, a w części zbyt drobnym kroplom, narażając się mocno na niekorzystny efekt znoszenia, czy też decydować się na redukcję znoszenia dzięki grubym kroplom, zgadzając się na znaczne pogorszenie pokrycia oraz czasem na zjawisko spływania zbyt grubych kropel z opryskiwanych roślin. Rozpylacze 3D dzięki unikatowej konstrukcji eliminują wytwarzanie zbyt drobnych i zbyt grubych kropel, zapewniając wyważoną równowagę pomiędzy doskonałym pokryciem a redukcją znoszenia. Rozpylacze 3D umożliwiają pracę przy ciśnieniach od 0,7 do 4 barów. Najbardziej optymalne pokrycie uzyskuje się przy ciśnieniach rzędu 2 do 3 barów. Natomiast gdy szczególnie istotnym jest redukcja efektu znoszenia, np. przy skraju plantacji, wtedy można pracować z ciśnieniem 0,7 bara. Rozpylacze 3D dzięki odchylonej strudze zapewniają oprysk trójwymiarowy, dzięki czemu niwelują tzw. efekt zacieniania oprysku. Częstym zjawiskiem przy obecnych rozpylaczach jest to, że oprysk nie dociera do wszystkich miejsc. Na przykład za grudkę ziemi, gdzie pozostaje zarodek chwastu. W takim wypadku, pomimo zastosowania bardzo dobrego i drogiego środka, nie ma oczekiwanej skuteczności zwalczania chwastów. Rozpylacze 3D dzięki swoim unikatowym cechom zapewniają maksymalizację skuteczności herbicydów przed wschodami. Wieloletnie badania polowe wykazały od 3 aż nawet do 6% poprawę skuteczności przy przedwschodowych opryskach herbicydowych. Rozpylacze 3D dzięki doskonałemu pokryciu trudnych do trafienia małych wczesnych chwastów jednoliściennych zapewniają doskonałą skuteczność wczesnych oprysków powschodowych, dając o 8% lepszą skuteczność. Naprzemienny strumień, doskonała struktura kropli oraz redukcja efektu znoszenia wykazała bardzo wysoką skuteczność również przy zabiegach na roślinach dwuliściennych, zwłaszcza roślinach cechujących się dużymi liśćmi. Rozpylacze 3D wytwarzają kąt 100 stopni i w związku z odchyleniem strumienia mają dalej położony cel oprysku niż rozpylacze o pionowej aplikacji.
Taka konstrukcja umożliwia redukcję wytwarzania zbyt małych kropel, lepszą penetrację, redukcję efektu znoszenia i szeroki zakres wysokości pracy belki. Rozpylacze 3D są kolejną, najnowszą generacją rozpylaczy projektowanych ze szczególnym przeznaczeniem do zabiegów herbicydowych na chwasty jednoliścienne, w tym z bardzo trudnym w zwalczaniu wyczyńcem polnym. Doskonałe rezultaty osiągnięto dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji rozpylaczy do opryskiwaczy polowych oraz ścisłej współpracy, zwłaszcza w przeprowadzaniu testów polowych z liderami w produkcji środków ochrony roślin, w tym w szczególności z firmą Syngenta. Rozpylacz 3D jest jednym z najmłodszych owoców tej współpracy. Przeprowadzano wiele badań polowych przez najwyższej klasy specjalistów, którzy często są również pasjonatami w swojej działalności. Testami weryfikowano zarówno skuteczność aplikacji rozpylaczy 3D, jak również w badaniach porównywano efekty pracy z rozpylaczami 3D w odniesieniu do innych powszechnie stosowanych rozpylaczy. Uzyskane wyniki potwierdziły znaczną poprawę skuteczności działania. Badania polowe pokazały zarówno wizualnie, jak i mierzalnie znaczną poprawę skuteczności ochrony herbicydowej w zwalczaniu uporczywego wyczyńca polnego przy zastosowaniu rozpylaczy 3D. Tę samą plantację opryskano jednym opryskiwaczem, na którym na jednej połowie belki zainstalowano standardowe rozpylacze płaskostrumieniowe, a na drugiej odpowiadające rozmiarowo rozpylacze 3D. Przy wykorzystaniu rozpylaczy 3D uzyskano znaczną skuteczność ochrony, nieosiągalną dla innych rozpylaczy, sięgającą 97%. Szeroki zakres rozmiarowy rozpylaczy 3D o wielkości 0,15 do 0,8 umożliwia bezkompromisowy dobór do wymaganych dawek oprysku z zapewnieniem doskonałego pokrycia i redukcji znoszenia, gwarantując doskonały efekt zabiegów ochrony roślin. Wytwarzane przez rozpylacze 3D spektrum kropli jest szczególnie rekomendowane do zwalczania uporczywych chwastów jednoliściennych. Pracując nad unikatowym i nowatorskim rozpylaczem 3D, przeprowadzono bardzo wiele badań laboratoryjnych i szereg potwierdzających praktycznych testów polowych, na bazie których modyfikowano zaprojektowane rozwiązanie aż do uzyskania zamierzonych efektów. W efekcie końcowym uzyskano potwierdzoną licznymi badaniami redukcję zjawiska znoszenia, sięgającą aż do 65% w stosunku do odpowiednich płaskostrumieniowych rozpylaczy szczelinowych. Bardzo licznie przeprowadzone testy wykazały również, że najlepsze efekty skuteczności pokrycia uzyskiwano w odchyleniu strugi około 40 stopni, natomiast szczytowym okazał się kąt 37,5 stopnia i w efekcie końcowym z takim odchyleniem wytwarza się rozpylacze 3D. Dla weryfikacji skuteczności i jakości pokrycia w warunkach laboratoryjnych grudki ziemi zasymulowano w postaci różnej wielkości kostek. Jak widać na załączonym zdjęciu, przy oprysku rozpylaczem szczelinowym opryskującym od góry zarówno przy małym klocku, jak i dużym klocku, tylna część klocka, jak i obszar bezpośredni za klockami był nieopryskany. W praktyce oznacza to, że w warunkach polowych zarówno powierzchnie na grudkach, jak i powierzchnie bezpośrednio za nimi są po prostu niepryskane i kiełkujące lub rosnące tam chwasty, zwłaszcza małe jednoliścienne, również nie są opryskane. Pomimo przeprowadzonego zabiegu w odpowiednim terminie agrotechnicznym z wykorzystaniem bardzo dobrego, często drogiego środka, nie uzyskujemy skutecznego zwalczania zwłaszcza uporczywych chwastów jednoliściennych. Jak widać na zdjęciu, problem ten nie występuje przy zastosowaniu rozpylaczy 3D, co potwierdzają również liczne testy polowe. Liczne testy i badania wykazały również sięgającą od 3 do 6% wyższą skuteczność zwalczania chwastów liściennych zarówno przy wysokości belki 50, jak i 75 cm nad celem oprysku. Pokazane na wykresie efekty skuteczności porównuje się do rozpylaczy szczelinowych płaskostrumieniowych, jak i do uznanych rozpylaczy Syngenta DeFi.
bardzo wiele uwagi w projektowaniu rozpylaczy 3D, poświęcono również uzyskaniu jak najlepszego efektu ochrony przy zminimalizowaniu ilości wypryskiwanej cieczy. W ten sposób dąży się do minimalizacji kosztów zabiegu przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej skuteczności. Przedstawiony wykres pokazuje, że przy dawce 100 litrów na hektar przy wykorzystaniu rozpylaczy 3D uzyskano 92% skuteczność, nieosiągalną dla oprysków rozpylaczami szczelinowymi płaskostrumieniowymi przy dawce 50, 100, 200, a nawet 400 litrów na hektar. Oprócz wielu bardzo pożądanych cech, jakie uzyskano przy projektowaniu rozpylacza 3D, uzyskano również doskonały obraz oprysku widoczny na prawym zdjęciu. Można zauważyć, że na całej długości belki jest pełne i równomierne pokrycie w przeciwieństwie do wcześniejszej, cieszącej się dużym uznaniem konstrukcji rozpylacza Syngenty DeFi. Uzyskany doskonały obraz oprysku uzyskuje się dzięki bardzo dobremu rozkładowi oprysku. Na przemiennym montażu rozpylaczy, bardzo wysokiej odporności na znoszenie oraz oczekiwanej strukturze kropli. Podsumowując wcześniejsze informacje, warto jeszcze raz podkreślić, że nowatorski w swej konstrukcji z unikatowymi rozwiązaniami rozpylacz marki HiPro 3D zapewnia szereg praktycznych oraz w pełni użytecznych cech. W mierzalny sposób zwiększa skuteczność ochrony roślin, a z uwagi na swoje wyjątkowe cechy jest szczególnie rekomendowany do zabiegów herbicydowych chwastów jednoliściennych przed i powschodowo. Szczególnie potwierdza swoją skuteczność przy zwalczaniu uporczywego wyczyńca polnego. Nowy rozpylacz 3D jest przy tym atrakcyjny cenowo, bardzo szybko zwracając efektami swojej pracy poniesione nakłady na jego zakup. Daje się łatwo zainstalować do wszystkich typowych opraw rozpylaczy. Rozpylacz 3D w pierwszej kolejności został wprowadzony do sprzedaży na rynku angielskim, gdzie bardzo szybko zyskał uznanie wśród rolników i stał się niekwestionowanym liderem wśród rozpylaczy dedykowanych szczególnie do zwalczania uporczywych i trudnych chwastów jednoliściennych.